Państwo, Federacja Gospodarstw Rodzinnych, Krzysztof Tołwiński. Bardzo dziękujemy w pierwszej kolejności Sejmowej Komisji Rolnictwa, panu przewodniczącemu, za to, że doszło dzisiaj. Panowie parlamentarzyści, zobaczcie, raport był, to są lata 17-18, pod koniec 18 roku i nikogo to nie interesowało. Nikogo tak dramatyczny raport, chyba jeden z najbardziej dramatycznych raportów, który ukazał się w Najwyższej Izbie Kontroli w zakresie stosunku do obywateli, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. W związku z tym, proszę Państwa, najistotniejsze zdanie w tym raporcie to jest: tak zorganizowany system badań nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności, w której są stosowane substancje dodatkowe itd., itd. To jest bardzo poważne stwierdzenie, potwierdzone przez Amerykanów. Potwierdzone przez Amerykanów, którzy nie chcieli brać polskiej wieprzowiny, widząc niewydolność tego państwa i zagrożenie dla swoich konsumentów, nakazując stronie polskiej powołanie 65 faktycznych inspektorów lekarzy weterynarii, a nie jakiegoś cyrku, z którym mamy do czynienia. Co to oznacza? To oznacza, że możemy wywieźć pewien dowód, że pozostałe mięso, które jest badane przez tego typu, jest mięsem, które co najmniej potencjalnie stanowi zagrożenie. My jako polscy rolnicy produkujemy żywność, surowiec dobry lub bardzo dobry. Na poziomie niewydolności państwa, tych 5 inspekcji, które ponoszą osobistą odpowiedzialność i konstytucyjną, i chyba to związkowcy będą mówić, co się powinno z tym dziać, dzieje się, że przedsiębiorcy, zakłady przetwarzające robią zwykłą gangsterkę żywnościową w tym państwie. Proszę państwa, a my rolnicy, jeszcze raz powtarzam, jaki produkujemy produkt. Mam tutaj jakąś konserwę. Jest to mina konsumencka, tak jak mina przeciwpiechotna. Im większa firma, im większa marka, tym gorzej to wygląda. Konserwa, proszę państwa, gulasz wieprzowy. Gulasz się nazywa wieprzowy. 30% mięsa wieprzowego sami się przyznają. Proszę państwa, oprócz tych różnych dodatków, które w interakcje zachodzą, i to jest chyba najważniejsze, oni nawet sami nie wiedzą, co piszą. 3 razy piszą sól, 3 razy piszą woda, 2 razy woda, 3 razy cukier. Proszę państwa, a jeszcze jest oznaczenie. Mięso w sosie. Jakie mięso w sosie? To chyba sałatka. Gulasz wiemy. Jak można pozwalać dzisiaj na tego typu oznaczenia? No oczywiście i produkt, pochodzenie, szanowni państwo. Nie może być tak, że ktoś mówi o jakimś polskiej wieprzowinie. Przepraszam, dotyczy to także drobiu i innych rzeczy. A polska wieprzowina nie ma nic wspólnego. Bo my mamy tylko z naszego prosiaka, wachlaka 4 milionów sztuk. I cudem jest, żeby polski konsument znalazł polskiej wieprzowiny. W związku z tym bardzo konkretne. Polska norma, polska kiełbasa jest z polskiego od początku prosięcia. 70% co najmniej wieprzowina. Ileś tam 20-30% wołowina. I to jest normalna kiełbasa. I to są półki dla polskich konsumentów. Natomiast jak chcecie państwo, wydzielajcie te półki żywnością unijną. Dla samobójców konsumenckich. Mają prawo. Za swoje pieniądze ma każdy prawo się truć. Nikomu nie możemy bronić. Tylko dlaczego wy nas jako społeczeństwo trujecie? Panie inspektorze. Teraz, proszę państwa, pamiętajmy, że 70% my rolnicy wyprodukujemy, ale 70% naszej żywności, chcemy czy nie, jest to żywność przetworzona. Pan inspektor główny sanitarny słyszał, między innymi normę duńską, to my jesteśmy tutaj zawalani duńskim, holenderskim i tak dalej, tym szajsem, a normy, zobaczcie, jakie oni u siebie mają, właśnie na przetworzoną żywność. Dlaczego przez to blokujemy rozwój polskiej hodowli, między innymi wieprzowiny? I chciałbym wszystkich uczulić, i panie przewodniczący także naszej sejmowej komisji, a szczególnie parlamentarzystów. Nie dotyczy to tylko głównego inspektora weterynarii. Dotyczy i badania NIK-owskie, jest przedstawiciel NIK-u, to potwierdzi. Dotyczy inspekcji handlowej, Państwowej Inspekcji Artykułów Rolno-Spożywczych i HARS-u. No proszę państwa, przecież to kilka i wy macie laboratoria, te 3 inspekcje mają laboratoria, ostatnie zdanie panie przewodniczący, których jesteście jeszcze raz w stanie zbadać ze względu na odczynniki w ogóle dopuszczonych tylko 65 na 200. Dlaczego wy, jeżeli są artykuły, ostatnie zdanie, jeżeli są artykuły w portalach, tutaj portal 24, ale to jest wiele, Real 24, jesteśmy truci na masową skalę, a nikt nie reaguje albo reaguje w sposób symboliczny. Czy wy jako przedstawiciele, funkcjonariusze publiczni państwa obecnego polskiego nie wstydzicie się? Dziękuję.